Na naszych oczach pisze się historia, niesamowity i bardzo ważny czas na rynku kryptowalut. Sytuacja, która dotknęła Lumy i całego tego ekosystemu, to lekcja, którą zapamiętamy tak naprawdę na bardzo długo i o tym wszystkim chcę z Wami dzisiaj porozmawiać. Cześć, z tej strony Maciej, witam serdecznie w kolejnym filmie z serii Moje Kryptomyśli, a więc najważniejsza seria na moim kanale, gdzie dzielę się z Wami moimi przemyśleniami i doświadczeniem, gdzie rozmawiamy o tym, co ważne oraz gdzie rozmawiamy o fundamentach, o fundamentalnych zasadach, które każdy może wykorzystać w budowaniu swojego portfela. Oczywiście, jeżeli na kanale jesteś pierwszy raz, warto dać subskrypcję, dzwoneczek po to, żeby być na bieżąco. Jeżeli uznacie, że ten materiał jest wartościowy, proszę o udostępnianie, czy to na Twitterze, czy na innych Waszych socialach. No i oczywiście przypominam, ja nie jestem doradcą inwestycyjnym. Wszystko co mówię w tym filmie to nie jest porada inwestycyjna. Zacznę od tego, że sytuacja, która dotknęła samej Luny oraz tego całego ekosystemu, to jest wydarzenie absolutnie historyczne. Na naszych oczach napisała się historia, o której będziemy rozmawiać jeszcze bardzo długo. Natomiast dzisiaj dla nas jest bardzo ważne to, aby odciąć się od emocji, omówić to wszystko co się wydarzyło, przygotować się na podobne sytuacje i przede wszystkim Wyciągnąć bardzo ważne wnioski, i dzisiaj chciałem o tym porozmawiać, jakie ja również wnioski gdzieś tam wyciągnąłem z tej sytuacji. Oczywiście, chciałbym również zacząć od tego, że warto wspomnieć o tym, że cała Terra była bardzo mocno wspierana przez Polskę, przez polską społeczność mieliśmy liderów te, tego rynku, mieliśmy pana Paragrafa, który prowadził Starterę a więc Launchpad właśnie na projekty z tego systemu, mieliśmy Kamila Jarząbka który również był w projekcie mocno to wspierał, mieliśmy wiele innych osób które edukowało właśnie o tym ekosystemie i warto również podkreślić to, że dzisiaj patrząc na pewne wydarzenia, na pewne rzeczy pierwsza rzecz, pierwszy wniosek jaki trzeba wyciągnąć to to, że często nie mamy wpływu na pewne rzeczy nawet dobry research, dobry kontakt z właścicielem, znanie pewnych mechanizmów, nawet kiedy mamy w naszym teamie osoby, które sprawdzają smart kontrakty, wiedzą jaki jest przepływ kapitału w danym ekosystemie musimy być zawsze przygotowani na najgorsze, a więc chciałem też powiedzieć, że ja mimo, że nie jestem lumatykiem że nie byłem bardzo mocno osadzony w tym ekosystemie, to chciałem mocno, mocno podkreślić, że to jest sytuacja, która dotyka nie tylko społeczność Luny nie tylko osoby, które gdzieś tam działały w tym ekosystemie, ale ona ma olbrzymie. Olbrzymi wpływ na nas wszystkich. Jestem zły, jest mi smutno, patrzę na to gdzieś tam z lekką, taką w cudzysłowie, łezką wokół i to, co się wydarzyło, naprawdę jest to wielka lekcja, i współczuję współczuję wszystkim, którzy mieli bardzo duże środki właśnie w tym ekosystemie. Natomiast bardzo ważne to jest to, żeby wyciągnąć z tego wnioski i porozmawiać sobie gdzieś tam, co może wydarzyć się dalej. Oczywiście. Pierwsze pytanie, po dlaczego to się stało. Zaproszę na swój kanał, również pana paragrafa, opowiada wam, jak to wyglądało gdzieś tam, oczywiście z jego strony, natomiast nie będę tutaj omawiał tego wszystkiego. Tą historię już znacie, wiecie, w jaki sposób dokąd tutaj to zabezpieczał o tym, że kupował bitcoiny i zostało to bardzo dobrze rozegrane przez rynek, zostały wykorzystane pewne błędy i niestety całość się bardzo, bardzo mocno posypała. Warto obserwować oczywiście te osoby, które terror się zajmują, żeby mieć pełne obowiązek. Obraz tego, co się wydarzyło, natomiast ja nie będę opowiadał po kolei tych kroków, jak to się stało, bo to też nie jest moja rola, moją rolą jest to, żeby z tej sytuacji wyciągnąć konkretne wnioski. To, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, to o tych błędach, których być może można było gdzieś tam uniknąć. Pierwsza rzecz, od której chciałem, tak naprawdę pierwsza ważna rzecz, od której chciałem zacząć, to pierwszy wniosek, który narodził się w mojej głowie, zarówno po upadku Lumy, jak i po upadku stablecoina, to to, co ciągle wam powtarzam, czyli ciągle jest. Jesteśmy na początku drogi. Warto podkreślić to, że dzisiaj ciągle, cały czas rynek kryptowalut się rozwija i warto wiedzieć o tym, że inwestowanie w kryptowaluty to jest ciągle duże ryzyko. Więc pierwsza rzecz jest taka, że musimy o tym ryzyku zawsze pamiętać i zawsze bardzo mocno gdzieś tam pilnować tych pozycji, w których jesteśmy. A więc rynek jest młody, zawsze jest ryzyko i tak naprawdę może wydarzyć się wszystko. To, co mówiłem, nawet jeżeli znamy właściciela, jeżeli znamy white paper, znamy smart contract, to i tak. Tak, może wydarzyć się coś złego, tak jak w tym przypadku. Druga sprawa i drugi bardzo ważny wniosek to to, że dzisiaj tworzą się grupy, tworzą się inwestorzy, którzy próbują tego typu błędy w różnych protokołach znaleźć i po prostu wykorzystać je do różnych zagrań, które mogą rozłożyć dany protokół, a im mogą przynieść określone zyski. To nie jest pierwszy taki przypadek, wcześniej mieliśmy już kilka ataków na inne protokoły, na inne blockchainy, jedne się podniosły, inne nie, natomiast warto o tym wiedzieć, że dzisiaj Diff Dzisiaj również gdzieś tam wiele blockchainów posiada wady, posiada luki i tworzą się grupy również inwestorów, które będą starały to się wykorzystać, i tak między innymi było jak najbardziej w tym przypadku. Kolejny wniosek, który płynie absolutnie, tutaj z tego, to jest dywersyfikacja. To jest coś, o czym staram Wam się mówić bardzo często. Warto mieć portfel podzielony i nigdy nie trzymamy jednych, wszystkich jajek w jednym koszyku. Tak jak wiecie, jeżeli chodzi o mój główny, główny portfel kryptowalut, no to mam tam bitcoina, mam ethereum, Mam Polka Dot, mam Solane, mam Polygon i kilka innych pozycji, ale to jest wszystko podzielone. Dzisiaj nie możemy zakochiwać się w jednym ekosystemie, nie możemy zakochiwać się w jednym stablecoinie, to jest absolutnie fundamentalna lekcja, tylko musimy mieć portfel podzielony. W dalszej części filmu pokażę wam, w jaki sposób ja teraz podzieliłem swoje stablecoiny. A więc przede wszystkim dywersyfikacja, to nas zabezpiecza. Jeżeli kupujesz projekty, które historycznie się obroniły, które są na rynku wiele, wiele lat i cały rynek krypto ma co do nich.

określone zaufanie, no to również nie możesz trzymać tego wszystkiego w jednym koszyku. I tak samo w stablecoinach. Ja pamiętam ten czas, kiedy wiele osób zwracało uwagę na to, że Anchor płaci tak dużo. Pytaliście mnie bardzo często, mamy 18% na Anchorze, Maciek, dlaczego ty tam nie działaś? Dlatego, że ja wybrałem inne ekosystemy. Natomiast, tak jak z Wami rozmawiam, wiele osób popełniło tutaj jeden bardzo ważny błąd. Siedziało all-in w jednym ekosystemie. Mieliście większość środków właśnie w stablecoinie należącym do ekosystemu Luma. Mieliście bardzo duże zasoby w lunie, i to nie zostało zdywersyfikowane. I w przypadku upadku takiego historycznego upadku jakiegoś ekosystemu, bardzo mocno wiele portfeli dostało tutaj, mówiąc, bardzo gdzieś tam brzydko po dupie. Natomiast. Zwracam uwagę, będę o tym przypominał, dywersyfikacja jest kluczem. Często mówimy o Ethereum Killer, mówimy o innych blockchainach, o innych platformach do smart kontraktów i właśnie po to ja jestem w kilku tego typu projektach, żeby sobie to dywersyfikować, żeby w momencie, kiedy przyjdzie trudny czas, na przykład na Solanie, kiedy coś będzie nie tak i kiedy nawet możemy spodziewać się najgorszego, no to inna część kapitału będzie w innym miejscu i to mi pomaga po prostu ograniczać ryzyko, czyli ryzyko jest z nami zawsze, ale poprzez dywersyfikację. Można je ograniczyć. No i oczywiście. Główny wniosek, również, który z tego płynie, to są stablecoiny. To jest absolutnie rzecz historyczna. Ja dzisiaj nie wyobrażam sobie działania na rynku kryptowalut bez używania stablecoinów. Dla mnie to jest coś, co pomaga mi budować mój portfel i dzięki temu cały czas mój portfel się rozwija. No i teraz, oczywiście, tak jak wiecie, mamy dwa rodzaje stablecoinów. Mamy stablecoiny, te, które mają zabezpieczenie. Mam tu na myśli na przykład Tetera czy USDC. To są projekty, to są kryptowaluty, które mają zabezpieczenie. W dolarze amerykańskim 1 do 1, i również mają zabezpieczenie właśnie w innego rodzaju aktywach, czyli tutaj gdzieś tam te projekty starają się zabezpieczyć nie tylko odpowiednią ilością dolarów, ale mają również różnego rodzaju właśnie aktywa, czyli krótko mówiąc ta pierwsza grupa to są stablecoiny które powinny mieć pokrycie zarówno w przypadku tych dwóch pozycji czy nawet BUSD właśnie, y, które należy do Binance'a, pokrycie w dolarze amerykańskim i mamy też stablecoiny algorytmiczne, jeżeli chodzi o mnie ja używam jednego, jest to Neutrino należy on do, do ekosystemu Waves'a ale również UST należy, co? należące do ekosystemu Terra Luna było, czy jest, właśnie stablecoinem algorytmicznym, czyli tutaj y, nie ma tego pokrycia realnego, nie, jedno aktywo nie jest pokryte drugim, tylko jest to zbudowane na algorytmie, który pilnuje tutaj pewnych rzeczy. No i oczywiście wnioski są takie: po tych akcjach na Wavesie czy na, na, na Terra, rzeczywiście te y, często projekty, te kryptowaluty, stablecoiny algorytmiczne mogą mieć problemy i mogą upaść. Dlatego u mnie też jest tak podzielone, że jeżeli chodzi o y, praktycznie stablecoiny na Wavesie, mam ich niewiele, to nie jest główny kor mojego Portfela. A więc wniosek jest taki, że jeżeli również mamy stablecoiny, musimy je bardzo mocno podzielić. No i teraz ja często zastanawiam się, co się musi takiego wydarzyć, żeby oczywiście co się musi wydarzyć takiego, żeby rynek został zagrożony. Bo dzisiaj to, co jest bardzo ważne, to, co różni ten okres czasu od tego z 2017, to że dzisiaj de facto nie rozmawiamy o tym, czy rynek kryptowalut może upaść, ale rozmawiamy, jakie są zagrożenia. Wtedy w roku 2017 wiele osób mówiło o upadku. Natomiast dla mnie takie główne Zagrożenie to jest właśnie to, kiedy będą problemy ze stablecoinami. Tak jak wiecie, te stablecoiny oparte właśnie na dolarze czy to Tether, czy to USDC one bardzo rzadko gubią PEGA a więc bardzo rzadko gdzieś tam spadają poniżej y, dużo poniżej właśnie wartości dolara, zazwyczaj jeden token to jest jeden dolar, czasami tam końcówkę gdzieś tam gubi, natomiast w momencie kiedy ten PEG by się rozjechał właśnie na tych pozycjach no to mielibyśmy potężne zagrożenie dla rynku kryptowalut i to mogłoby być coś, co spowodowałoby lawinowy upadek wielu projektów i gdzieś tam y, może nie wysłałoby nas do epoki kamienia łupanego, ale bardzo mocno to spowolniło i osłabiłoby rynek. No i teraz, oczywiście, trzeba sobie dobrze te stablecoiny podzielić. Tak jak wiecie, dzisiaj w internecie toczy się bardzo duża dyskusja, co się może wydarzyć z Teterem. Mamy oczywiście te sprawy, które w Stanach Zjednoczonych są prowadzone przeciwko Tether'owi, ale teraz zaczynamy się zastanawiać, czy na przykład projekty, inwestorzy, który nie wspiera, którzy nie wspierają, którzy właśnie wspierają USDC, czy nie wykorzystają tego, tych wszystkich problemów Tetera, żeby tutaj nie zrobić takiego zmasowanego ataku na Tetera. Możemy się zastanawiać, możemy Zastanawiać się, czy powiązanie właśnie Coinbase'a z USDC, czy nie spowoduje, że ten, ta pozycja również może być osłabiona. A więc przede wszystkim osłabienie stablecoinów, problemy na stablecoinach to jest główna przyczyna, że ten rynek może być zagrożony. I druga rzecz, na którą bardzo mocno patrzę, to są giełdy. Jeżeli duże giełdy, liderzy tego rynku będą miały bardzo duże problemy i któraś z giełd by upadła, no to również poszlibyśmy w tym kierunku, że cały rynek miałby niesamowite, niesamowite problemy. No i teraz, jeżeli chodzi o mnie, moje portfolio stablecoinów wygląda następująco. Większość swoich pozycji mam jednak w USDC, a więc wymieniłem całego Tetera na USDC i to nie jest dzisiaj tak, że dużo bardziej ufam USDC niż Tetherowi, ale biorąc pod uwagę, co zaczyna się gromadzić wokół Tetera, to to powoduje, że ja tutaj odstawiłem te pozycje i przeniosłem się na właśnie USDC. I dzisiaj to jest około 70% mojego portfela stablecoinów. 25%, druga pozycja, którą wybrałem to jest BUSD, a więc stablecoin należący do Binance'a i około 5% staram się zamieniać systematycznie na PAX Golda. To jest mój portfel, oczywiście Wy musicie mieć swój, natomiast warto, żeby te stable podzielić i ja będę chciał dzielić je jeszcze bardziej, po to, żeby po prostu ograniczać te ryzyko. A więc dzisiaj warto usiąść i zastanowić się, czy masz dobrze podzielone stablecoiny, gdzie je trzymasz. I tutaj dochodzimy do kolejnego mojego, moim zdaniem, bardzo ważnego przemyślenia. Tak jak wiecie, ja jestem taką osobą, która część stablecoinów trzymam w protokołach scentralizowanych, sifajowych takich jak Crypto.com, takich jak Ildab, takich jak Celsius. I oczywiście mam tam mniejsze maliczenia niż na defi niż na przykład mieliście na Anhorze czy na gdzieś tam pozycjach defi czy to w ekosystemie Algorand, czy na przykład w ekosystemie Wavesa. Natomiast Natomiast dzisiaj patrząc, jakie licencje mają, tam w jakim kierunku idą, jak mocno idą w kierunku regulacji, dla mnie jest to miejsce, powiedzmy, gdzie ja mam zaufanie i mogę tam trzymać swoje środki. To, co może wydarzyć się ze stablecoinem algorytmicznym, to widzieliśmy doskonale właśnie na przypadku teraz tego, co wydarzyło się z UST, dlatego jak gdzieś tam wybieram mniejsze naliczenia, być może. Inne trochę ryzyko, bo ryzyko pamiętajmy, że jest wszędzie. I to jest też ten główny wniosek, o który chciałem powiedzieć. Natomiast wiem dzisiaj, jakie na przykład KryptoCom ma zabezpieczenia, jakie ma ubezpieczenie na, na pewne rzeczy. Więc tutaj tak naprawdę każdy musi wybrać sam, natomiast będę powtarzał to jak pacierz. Przede wszystkim dywersyfikacja. No i teraz kolejny wniosek, bardzo mocny wniosek, który tutaj płynie z tego, to jest realizacja zysków. Jeżeli popatrzymy na Lunę, to rosło niesamowicie. Coraz więcej projektów przyłączało się do tego ekosystemu. Mamy polskie projekty, które właśnie. Budowały się na tym blockchainie, natomiast sama Luma zrobiła kosmiczne wyniki. ATH, słuchajcie, było ponad 100 dolarów i tak jak wiecie, wiele osób realizowało te zyski poziomami. I to po raz kolejny nam pokazuje, że nie warto zakochiwać się w projektach. Jeżeli masz jakąś pozycję, która jest silna i masz odpowiednie zyski na tym, wiem, że mówię o tym często, ale będę o tym mówił, bo to rozłożyło portfele wielu osobom. Realizuj zyski poziomami. Dla mnie akurat Luma to nie był ten pierwszy koszyk, czyli ja wybrałem Ethera, wybrałem Polkadot, wybrałem Solame i to. To jest główny kor w moim portfelu. Natomiast nie wybrałem tutaj Lumy, ale wiem, że wiele osób Lumę wybierało i te wszystkie informacje, które, które mieliśmy o Lunie, one rzeczywiście tą pozycję być może klasyfikowały, właśnie że można bać się do tego pierwszego koszyka. Natomiast nie można być w jednej pozycji i nie można nie realizować zysków. I teraz, jeżeli masz jakieś pozycje, które robią ci wyniki, no to musisz mieć takie, na których realizujesz, bo tak jak ja nie realizuję zyski na Bitcoinie, nie realizuję zysków na Eterze, ale realizuję na innych. I to to jest moje zabezpieczenie, że w momencie, kiedy wydarzyło się by coś złego masolanie, kiedy mielibyśmy coś, co rozłożyłoby ten ekosystem, no to ja wiem, że realizowałem zyski z kilku innych pozycji. A więc to jest absolutnie fundament. Dywersyfikacja waszych stabli, realizacja zysków i dywersyfikacja waszych stablecoinów. Oczywiście patrzymy na te główne pozycje i tak naprawdę taka pozycja, jeżeli upada, to nie jest tylko Terra jako właśnie Luma, to nie jest tylko Stablecoin, ale to jest cały blockchain i masa projektów, które zaufało temu blockchainowi. No i teraz oczywiście wiele projektów już daje oświadczenia, wiele projektów podaje informacje, że będzie tutaj przenosić się na inne blockchainy, sam dokłon gdzieś tam zamilkł, natomiast mam nadzieję, że wiele projektów sobie tutaj poradzi i że to będzie niesamowita lekcja dla nas wszystkich. Ja tak jak mówię, odebrałem też to bardzo osobiście, mimo że to nie jest tam mój temat, ale to dotyczy nas wszystkich, tak naprawdę, bo wiemy, jakie jest ryzyko, i że w innych miejscach również tego typu rzeczy mogą się jak najbardziej wydarzyć. Natomiast dla mnie fundamentem jest to, żeby jeszcze mocniej dzielić swój portfel, jeszcze bardziej go dywersyfikować, jeszcze bardziej przerzucać środki z różnych miejsc, po to, że jeżeli będzie zagrożenie w jednym czy w drugim ekosystemie, to dwa, trzy inne będą dalej mi pracować. A więc to są takie moje główne wnioski. Słuchajcie z tej historii, tak jak mówię, gdzieś tam nastrój nie jest dobry natomiast my mamy wyciągać tutaj wnioski. No i teraz warto gdzieś tam pomyśleć, gdzie trzymacie swoje stablecoiny, jakie macie stablecoiny, czy nie macie za dużo w jednej pozycji. Absolutnie to jest ten czas, żeby to wszystko przemyśleć. Warto zajrzeć do głównego portfela, czy to nie jest tak, że w jednej pozycji macie 90% kapitału, tylko czy macie go podzielony odpowiednio, że większość portfela w fundamentach, potem jakieś medium capy, potem oczywiście small capy i na końcu gemy z tą, z tą najmniejszą ilością. Oczywiście krypto, bo tutaj mamy największe, Największe ryzyko. Takie przemyślenia słuchajcie ode mnie. Wiem, że ta historia będzie jeszcze długo pamiętana. Uważam, że to jest coś, co wzmocni rynek kryptowalut, ale lepiej jak takie. Tego typu wydarzenia w, gdzieś tam zdarzają się wcześniej niż później, bo Terra była w niesamowitej fazie rozwoju. Coraz więcej projektów przymierzało się do tego, żeby odpalić swój projekt na tym blockchainie, więc to jest historia smutna, to jest historia przykra, ale wydarzyła się i my mamy jako inwestorzy wyciągać z tego wnioski. Mamy twardo stąpać po ziemi i myśleć, co zrobić w naszym prywatnym portfelu, żeby u nas w naszych pozycjach, jeżeli dojdzie do tego typu sytuacji, żebyśmy byli po prostu bezpieczni. Dlatego wybierajcie mądrze, jeżeli macie. here swoje środku na DeFi'u gdzieś tam, który jest zagrożony atakami, trzeba je podzielić, nie trzeba trzymać tam dużych środków, trzeba jak najszybciej wypłacać zyski z farm, tak jak robiliśmy to na Kronosie, trzeba jak najszybciej zabezpieczać stablecoiny. Jeżeli chodzi o mnie, część moich stablecoinów jest na Ledgerze, czyli nie pracuje nigdzie. To są środki, które są jako gdzieś tam zabezpieczenie mojego portfela i one nie pracują. Część pracuje w CIFI'u, w tych projektach, o których Wam mówiłem, część pracuje na DeFi, czy to właśnie na, na Wavesie, czy to w ekosystemie Algorand, a więc na Algofi, natomiast mam te środki, które mam na Ledgerze i te stablecoiny również mam bardzo mocno, bardzo mocno podzielone i właśnie wprowadzenie, między innymi, z Golda, bo traktuję go jakiegoś takiego stablecoina opartego na złocie, to było również taki krok, który zrobiliśmy już troszkę wcześniej, żeby jeszcze więcej środków gdzieś tam pozmieniać i cały czas będę szukał tutaj, żeby te stablecoiny jeszcze mocniej, właśnie tutaj zdywersyfikować. Natomiast, tak jak mówię, musimy patrzeć na te główne stablecoiny na te stablecoiny, które mają odniesienie do dolara, jeżeli co coś tam złego zacznie się, się dziać. Trzeba również część kapitału realizować po prostu. Trzeba po prostu realizować zyski i to nie tylko właśnie do stablecoinów i z tym przemyśleniem również Was zostawiam, tylko dywersyfikować się poza rynek krypto. To jest absolutnie wniosek, który tak naprawdę już od dawna jest w mojej głowie. Ja od dawna się zastanawiam, co by było, gdyby coś się stało z Tether'em, gdyby poszedł zorganizowany atak, gdyby docisnęli regulatorzy, kiedy ludzie w popłochu sprzedawaliby swojego Tether'a i gdzieś tam staram się wyciągać Wnioski, jeżeli ludzie zaczęliby masowo sprzedawać Tetera, do czego by go sprzedawali? Moim zdaniem na przykład do Bitcoina i to byłaby szansa, że jeżeli ja mam Bitcoina, mam tą dywersyfikację, to mimo problemów na Teterze gdzieś tam wróciłaby ta wartość właśnie w samym Bitcoinie, bo ludzie musieliby do czegoś to realizować, być może do Ethereum, tak? A więc tutaj staram się tak podzielić swój portfel i jestem przygotowany na wiele scenariuszy. Czy jestem przygotowany na wszystkie? Absolutnie nie. Czy ktokolwiek z tego ekosystemu był gotowy, że coś takiego się wydarzy? Absolutnie nie wiele osób nawet sądziło, że dokon mimo wszystko to wybroni dokon skupował bitcoiny jako zabezpieczenie zostało to wykorzystane smutna chwila, ale od, te, od tego są takie wydarzenia, żebyśmy się uczyli i teraz to, że ty patrzysz na to emocjonalnie, to, że gdzieś tam przeżywasz pewne rzeczy, to jest jedno, ale moje pytanie jest takie, co to jaką odebrałeś tutaj lekcję czego się nauczyłeś właśnie z tej trudnej sytuacji jak teraz wykorzystasz to w swoich ruchach i w swoim portfelu mam nadzieję, że było wartościowo Pilnujmy tych wszystkich rzeczy, pamiętajmy o tym. Wiem, że powtarzam o tym często, ale to jest fundament. Dywersyfikacja, nie się w pozycjach, realizacja zysków, wychodzenia z pewnych pozycji i gdzieś tam odpowiedni podział portfela i przenoszenie pieniędzy pomiędzy protokołami, żeby nie trzymać wszystkiego w jednym koszyku. Zostaw komentarz, zostaw łapkę, zostaw subskrypcję. Mam nadzieję, że było wartościowo. Życzę Wam miłego weekendu. Pilnujemy rynku. Zapraszam każdego na mojego Twittera. Tam na bieżąco, praktycznie co godzinę, daję Wam aktualizację tego, co się dzieje. Niech rynek będzie z wami, jeżeli jesteś osobą, która przeżywa ciężkie chwile w Lunie. Jestem z Tobą, jestem z Tobą. Ja również w swoim życiu przeżyłem bardzo duże straty, ale bardzo ważne to jest to, żebyśmy razem się uczyli tego rynku i razem wyciągali swoje wnioski. Dzięki za uwagę, pozdrawiam serdecznie. Hej, ekipa.